dniu dzisiejszym rozegraliśmy ćwierćfinał na szczeblu Pucharu Polski, na szczeblu województwa podlaskiego. Naszym rywalem był zespół z Michałowa. No, mecz od początku nie bardzo się nam ułożył, bo troszkę przysnęliśmy przy jednej z akcji, straciliśmy głupią bramkę. Później druga, jakoś nie zazębiła się nasza gra dzisiaj. Może na tą chwilę tylko na tyle nas stać. Nie mamy jakoś okazji zbyt wielu do rozegrania spotkań, ponieważ w tej naszej lidze albo gramy na strasznym boisku, gdzie nie możemy w ogóle pograć piłką, albo zespół zwyczajnie nie chce do nas przyjechać. Nie wiem, czy w obawie, czy po prostu z braku kadry. W każdym razie no, rozegraliśmy dopiero drugi mecz w tym roku. Może faktycznie na tą chwilę dzisiaj zespół z Michałowa okazał się silniejszy. No i brawo chłopakom za to. Awansowali dalej. Z tym, że największe uwagi chyba nie tylko ja mam dzisiaj do pracy sędziego, sędziów. Z tego względu, że śmieszy mnie tylko jedno, że wiadomo, że w Michałowie nie gra żaden zawodnik z Michałowa. Wszyscy są z Białegostoku, przyjeżdża trójka przyjaciół, bo jeszcze przed meczem się wyściskali fajnie między sobą z zawodnikami z Michałowa. I było widać, że każda stykowa akcja była sędziowana w jedną stronę. Nie mówię, że może byśmy wygrali mecz czy coś. W każdym razie no nam dzisiaj sędziowie nie pozwolili nawet spróbować zawiązać jakiejś akcji, bo wszystkie kontakty z przeciwnikiem były gwizdane tylko w jedną stronę, więc wydaje mi się, obiektywnie rzecz ujmując, że przegraliśmy zasłużenie, ale no cóż, no mi się wydaje, że nie tak to powinno wyglądać. Rozmawiałem z przewodniczącym tutaj sędziów, panem Starosiekiem, też mam duże obiekcje, no ale co my możemy, jesteśmy małym klubem, który od niedawna zaczął grać w piłkę, nikt nam w związku nie bardzo chce pomóc, więc no cóż, będziemy ciułać, osiągać może jakieś małymi kroczkami kolejne sukcesy. Od samego początku zresztą było widać, że w pucharze losowano nam zespoły, powiedzmy na początku regionalnie, później im mocniej, tym lepiej. No ale mówię, jestem zadowolony ogólnie z całej postawy naszej w Pucharze Polski, więc nie ma co załamywać rąk. Przed nami jest jeszcze trochę pracy. Mam nadzieję, że niebawem wywalczymy w kolejnym meczu awans do okręgówki, a na jesieni odbijemy swoje. Najbliższe spotkanie rozegramy w Raczkach w niedzielę o godzinie 15:30. No, mam nadzieję, że po dzisiejszym meczu nie doszło jakieś kolejne kontuzje, bo mówię, kadra, jak było widać, jest bardzo przetrzegiona. Gramy już od 4 miesięcy na sztucznym boisku. Odbija się to na zdrowie zawodników. Niby małe kontuzje, naderwania, naciągnięcia, ale i stawy, i to wszystko jednak jest bardzo obciążone, więc no, wychodzi na to, że pojedziemy w 14 do Raczek, ale mam nadzieję, że spokojnie wywalczymy sobie już awans do okręgówki.